piątek, 2 października w Muzeum Marcina Rożka otwarto wystawę pod tytułem Przyroda Polska. Organizatorem jest Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych, Okręg Wielkopolska oraz oczywiście Muzeum Regionalne w Wolsztynie. Okręg Wielkopolska Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych jest częścią ogólnopolskiego zrzeszenia twórczego liczącego ponad 500 członków. Osób, których pasją jest utrwalanie świata roślin i zwierząt za pomocą fotografii. Wśród tych osób znajdują się ludzie najróżniejszych zawodów, amatorzy i profesjonaliści, ale łączy ich wiele spraw. Wrażliwość na piękno ojczystej przyrody, wspólne uczestniczenie w jej chronieniu, upowszechnianiu jej w kraju i za granicą. W piątek, 2 października w Muzeum Regionalnym imienia Marcina Rożka otwarto wystawę pod tytułem Przyroda Polska. Nie jest to zwykła wystawa. Nie jest to tylko normalna rejestracja, ale jest to przede wszystkim próba ocalenia pierwotnego, nieskażonego środowiska naturalnego. Środowiska, które powoli wycofuje się do parków i rezerwatów. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia gościnnych sal Muzeum Marcina Rożka i podziwiania miejsc, obok których pewnie przechodzimy, przejeżdżamy obojętnie, ale czułe oko artysty potrafi wydobyć z nich to, co dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, jest efektowne za szybą i w oprawie. Jakiś materiał, to zawsze...